Rozmowa poranka. Grzegorz Gajda, witam ponownie i witam naszego gościa, pani Sława Umińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Zamierzałem zacząć tę rozmowę od czegoś innego, ale jak sobie przed chwilą rozmawialiśmy, to wyszło na to, że pani prezydent będzie miała bardzo pracowity, długi weekend. Co takiego się będzie działo w takim razie? Proszę nam opowiedzieć, pani prezydent, bo to jakieś są wydarzenia spektakularne. Można tak powiedzieć, nie będzie w tym zdaniu przesady. W mieście Piekary Śląskie po prostu bardzo dużo się dzieje. Wszędzie trzeba być, wszystkiego doglądnąć, ale przede wszystkim zaoferować mieszkańcom sposób spędzenia wolnego czasu. I już teraz nie tylko mieszkańców Piekar Śląskich zapraszam na dni otwarte Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. A co tam się będzie działo? No, otwieramy nowe inwestycje, a więc trzy piękne nowe korty tenisowe, wspaniały plac zabaw, który zresztą dzieciaki już dawno otworzyły, siłownie dla seniora, kalistenika, park linowy i masę, wiele innych atrakcji. Zapraszam całymi rodzinami, każdy znajdzie tam coś dla siebie. Swoją obecność zapowiedział również wiceminister Jan Widera z Ministerstwa Sportu. No, nie dzieje się to przypadkowo. Spora część środków na rewitalizację ośrodka pochodzi właśnie z budżetu Ministerstwa Sportu. Pani prezydent, pewnie pani się spodziewa, że takie pytania będą padały. No, kumulacja takich inwestycji, takich uroczystości w roku wyborczym też nie jest przypadkowa pewnie. Znaczy, to tak może z zewnątrz wyglądać, natomiast my po kolei oddawaliśmy etapami te inwestycje i na przykład boisko ze sztuczną nawierzchnią było już w 2016 roku. Ale z czego rzeczywiście wynika ta kumulacja? Często z problemów z przeprowadzeniem procedury przetargowej. Borykaliśmy się w mieście z problemem, że albo żaden wykonawca się nie zgłaszał do przetargu, albo zgłaszało się ich kilku, ale kwoty, które proponowali, przekraczały nasze możliwości budżetowe. Stąd właśnie rozciągnięcie tego w czasie. Ale tak czy owak, najważniejsze, że ta inwestycja jest, będzie cieszyła rodziny. Część jeszcze jest w toku, jak na przykład nowy basen z placem wodnym dla dzieciaków. To dopiero w czasie wakacji. A skoro pani wspomniała o tych procedurach przetargowych, to jest rzeczywiście problem, bo się słyszy o tym czasem, że one, że inwestycje kuleją, dlatego że po rozstrzygnięciu przetargów się okazuje, że ceny wzrosły, zmieniły się koszty pracy, materiałów i tak dalej, i przez to te nasze inwestycje nie toczą się tak, jak powinny. Myślę, że nie ma samorządowca, który by się na to nie skarżył. A jeśli już przebrniemy przez przetarg na projekt, przez przetarg na wykonanie, wyłonimy wykonawcę, często zdarza się, że jest on nierzetelny. Takie przypadki też w Piekarach Śląskich miały miejsce. Trzeba było usunąć z placu budowy wykonawcę, wyłonić następnego. W czasie rozciągnęło się to niemożliwie. Dotyczyło to niewielkiej placówki przedszkola miejskiego, no ale tak, mieszkańcy nie zawsze to rozumieją. Oczekują szybkich efektów. Nie interesują ich nasze smutne problemy, natomiast moją rolą jest to tłumaczyć, wyjaśniać, no i robić wszystko, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Natomiast no, ustawa o zamówieniach publicznych wiąże nam ręce. Czy są szanse na to, że ta ustawa się zmieni? Bo mówi się coraz więcej o tym, że może się usprawni partnerstwo publiczno-prywatne i że to ruszy trochę z kopyta. Ona już została znowelizowana. Tam troszeczkę ten ciężar najniższej ceny jako głównego kryterium został złagodzony. Niemniej inwestycji jest bardzo dużo. Wykonawców niewielu. Skarżą się też na brak pracowników. Zdarzają się nawet takie sytuacje, że szef firmy nie do końca wie, jak rano dzielić robotę, bo dosłownie kradną mu pracowników sprzed firmy. Podjeżdżają inni właściciele busami i pytają, jaką stawkę mają i oferują przebitkę wyższą. I miasto się także z takimi rzeczami musi, przepraszam za określenie, użerać? No, taka nasza rola to nie tylko te miłe chwile, kiedy się wstęgi przecina i słyszy oklaski, no ale to jest wpisane w naszą pracę. Byle do przodu, jednym słowem. A propos byle do przodu, będzie pani startować w wyborach?
Tak, ja nie kryguję się jak niektórzy samorządowcy. Mówię to wprost, no bo nie mam nic do ukrycia. Rozpoczęłam jakiś projekt zmiany miasta. Zapowiedziałam, że to nie na 4 lata, tylko jest to jakaś taka perspektywa wieloletnia. I jeśli mieszkańcy uważają, że dobrze się działo w minionych 4 latach w mieście i obdarzą mnie powtórnie zaufaniem, no to będę dalej prowadziła miasto w dobrym kierunku. A to nie jest też, pani prezydent, taka furtka troszeczkę, że no gdyby ktoś miał zastrzeżenia, gdyby krytycy pani chcieli podważać to, co pani zrobiła do tej pory, to może pani powiedzieć, no ale ja planowałam na 2 kadencje, więc jeszcze nie czas rozliczeń. No można tak, oczywiście. Ale z tego etapu pierwszego, z podniesionym czołem, można mnie rozliczać, bo ja miałam taki ciekawy sposób na tworzenie programu wyborczego. Nie wymyślałam sama czegoś, tylko zapytałam mieszkańców, czego oczekują. W ostatnim etapie kampanii spisałam te wszystkie postulaty na takim wielkim banerze, który mieszkańcy podpisali. Przyszli pod Urząd Miasta podpisać, złożyć swój podpis pod tym, że tego sobie życzą, tego oczekują. I dlaczego mówię o podniesionym czole? Większość tych rzeczy udało się zrealizować, ba, nawet część rzeczy zrealizować, których na tym banerze nie napisano. Dlatego z pokorą oczywiście, ze świadomością, że pewne rzeczy można było lepiej zrobić, ale z odpowiedzialnością, że nie zmarnowałam tego czasu, stanę w szranki wyborcze. I w takim razie co pani zrobi teraz? Rozwiesi nowy baner? Wiem już, jakie są oczekiwania na kolejne lata, więc możemy powtórzyć ten happening, bo to było zresztą bardzo takie sympatyczne spotkanie. Ten program podpisywały także dzieci, rysowały tam kwiatki, serduszka. Było bardzo takie sympatyczne, integrujące i pozwalające poznać kandydata na ten najważniejszy urząd w mieście. Ale ja na co dzień się z mieszkańcami spotykam, słucham ich opinii, biorę do serca także uwagi krytyczne, także nie pławię się tylko w komplementach i dobrych słowach. Tak jak mówię, mam w sobie dużo pokory. Jeśli krytyka pada z czyichś ust, a jest konstruktywna, to ja podchodzę do tego poważnie i wyciągam wnioski. Czy ta duża krajowa polityka, pani prezydent, ma wpływ na działania, na życie samorządowców? Bo często o tym rozmawiamy w kontekście wyborów samorządowych, prawda? Że to coś innego, ale też mówimy, że to jest przymiarka do tego, co dopiero będzie do tych wyborów sejmowych. Więc co będzie decydujące w tych samorządowych wyborach? I czy to będzie tak, że to będzie walka o podział tego tortu między 2 główne partie i resztę? Polityka ta krajowa oczywiście, że ma wpływ na samorządy w zakresie stanowienia prawa, którego musimy przestrzegać. Natomiast wiem, do czego pan redaktor zmierza. Który element wyborów samorządowych jest najbardziej upolityczniony? No nie bójmy się tego słowa. No oczywiście są to wybory do sejmiku. Bo o ile na wójta, burmistrza, prezydenta, na radnych ludzie kierują się podczas procesu głosowania raczej kryterium, czy znają tego człowieka. Czyli wybierają osobę, tak? Tak, głosują, mówiąc tak wprost, na twarz. Natomiast wybory do sejmiku, no jest to organ taki mało znany przez mieszkańców. I tam raczej szyld partyjny odgrywa zasadniczą rolę. Więc tutaj myślę, będzie starcie między PiS-em a Platformą z Nowoczesną. Co trzeba zrobić w takim razie, żeby mieć mocne poparcie społeczne w tej małej społeczności, takiej no, miejskiej? Przede wszystkim dać się poznać, nie unikać ludzi, nie bać się rozmów, nie bać się wyjścia, być otwartym, nie obrażać się, jeśli padają słowa krytyki i być autentycznym, prawdziwym. Na pewno pomaga wcześniejsza działalność społeczna. Jeśli ludzie potrafią kandydata, kandydatkę skojarzyć z jakąś akcją, nieważne jakiego typu, czy to akcją charytatywną, czy z jakąś imprezą sportową, to wtedy łatwiej im ten krzyżyk przy nazwisku postawić, bo mają świadomość, że nie głosują na anonimową osobę. A co pani sądzi o takich pomysłach jak dwukadencyjność? No powiem tak.
intensywność tej pracy i obciążenia takie i psychiczne, i fizyczne powodują czasami, że myślę sobie, że to jest właściwy czas, okres. Że się człowiek wypala, tak? Tak. To następuje w sposób naturalny. Natomiast wolałabym, żeby to mieszkańcy decydowali. Czy burmistrzowi Kowalskiemu, czy prezydentowi Kowalskiemu podziękować, bo już nie ma nic nowego do zaoferowania, niż ograniczać to odgórnie. No bo tak naprawdę prezydenta można odwołać na przykład w referendum. Można go rozliczyć, podziękować wcześniej niż upływ kadencji. Poseł, senator jest nieodwoływalny, a oni nie mają ograniczonej kadencji. Dlatego no coś tutaj tak czyli, nie do końca. Czyli jeśli już, to wszyscy, tak? Oczywiście. Tak jak prezydent kraju sprawuje swoją funkcję, swój urząd maksymalnie dwie kadencje, tak uważam, że parlamentarzyści powinni też podejść do tego zagadnienia bardziej odważnie. Tylko argument strony rządowej, tak to nazwijmy, jest taki, że samorząd tak, owszem, jest ważny, ale jednak nie może być zupełnie bez kontroli. Ale my jesteśmy chyba najbardziej kontrolowani przez wszystkich, bo praktycznie jedna kontrola się kończy w urzędzie, wchodzi następna. Kontroluje nas RIO, NIK, ZUS, masę doraźnych kontroli. Przeprowadzamy też swoje kontrole wewnętrzne. No nie wiem, czy jest jeszcze organ bardziej kontrolowany niż samorząd. To utrudnia życie? Rzeczy utrudnia. Jeśli się ma wszystko w porządku i panuje się nad tym, co się dzieje w urzędzie, to może nie tyle utrudnia, ale zawsze jest to jakieś obciążenie. Wiadomo, muszę oddelegować pracowników, którzy nie zajmują się wtedy już swoimi obowiązkami, tylko na przykład dostarczają dokumentację kontrolerom, są do ich dyspozycji. No i nie ma co ukrywać. No, każdy się troszeczkę stresuje, kiedy mu się patrzy na ręce, nawet jeśli wie, że wszystko jest w porządku. Jedyne, co może troszeczkę tak, no może nie przestrasza, ale właśnie powoduje taki dyskomfort, to niejednoznaczność pewnych przepisów, dowolność w interpretacji. I czasami w dobrej wierze można popełnić błąd, no a przepisy w swojej niejednoznaczności powodują, że nie wiadomo, która droga była właściwa, czy decyzja była właściwa. Dziękuję pani bardzo za to spotkanie. Prezydent Dziękuję również. Piekar Śląskich, Sława Umińska, Duraj. Rozmowa poranka.